Otrzymałam list, brutalny bardzo w treści, w którym ktoś chce, oznajmia mi, że mnie zamorduje. Prezydent otrzymała ten list anonim drogą elektroniczną na służbową skrzynkę. Ja bardzo lubię korespondować z mieszkańcami, więc różne listy do mnie przychodzą, natomiast ten mną wstrząsnął. Nie jest to łatwa świadomość życia w takim poczuciu, że ktoś chce mnie zamordować. Nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć, czy jest to ponury żart, czy jest to rzeczywiście osoba, która chce dokonać tego czynu, ale postanowiłam zadbać o swoje życie i również o moich najbliższych. Prezydent Anna Mieczkowska natychmiast zawiadomiła policję, a na Facebooku napisała: złożyłam wniosek o ustalenie oraz ściganie autora wiadomości. Liczę, że szybko trafi przed sąd. W urzędzie wdrożono odpowiednie procedury, jednak pragnę mocno podkreślić, że nie będzie to miało wpływu na moją aktywność. Chciałabym funkcjonować w miarę normalnie, chcę się spotykać z mieszkańcami, bo to jest rola samorządowców. Nie chcę zamykać się w urzędzie miasta, no ale pewne kroki bezpieczeństwa powinnam i podjęłam, więc dlatego poinformowałam o tym mieszkańcom. Natomiast nie zamierzam radykalnie zamknąć się w gabinecie i przebywać w tym gabinecie do jakiegoś momentu. Ufam w to, że śledztwo przyniesie oczekiwany efekt, że zostanie ta osoba znaleziona. Między innymi na Facebooku prezydent otrzymuje liczne głosy wsparcia od mieszkańców. Policja prowadzi postępowanie, ale jest ono objęte tajemnicą.